Przyjechaliśmy do Ustronia Morskiego. Tym razem. I tak oto schodzimy teraz na plażę. Jak już mówiłem, jesteśmy w Ustroniu Morskim. O, jesteśmy. Idziemy się rozprostować po podróży. Idziemy chyba tamtą. Nie wiem, co tam jest. Idziemy zobaczyć. Wyciąg dla kutrów w Ustroniu. Jest niedziela, idziemy w kierunku latarni morskiej w gąskach. Czy dojdziemy tam, to się okaże. W każdym razie piękna pogoda, słonecznie, wiatru prawie nie ma, może spokojnie. Jest już połowa listopada. Pogoda jak na wiosnę. W międzyczasie ciekawa konstrukcja nad samym brzegiem morza. Tutaj do morza uchodzi według mapy czerwona. Więc żeby przejść dalej, tak czy inaczej trzeba będzie prawdopodobnie zdjąć buty. No. Już tam Diana się szykuje do tego manewru. Ja zaraz. Jak jest twarde? Już jesteśmy po poforsowaniu czerwonki, tak? No, nogi teraz czerwone. Chwilę było maksymalne zesztywnienie. No ale idziemy dalej. Na gąski nic nas nie powstrzyma. No już gąski coraz bliżej. A tutaj fajnie to wyglądają te wydmy. Liście lecą. I tak dotarliśmy do gąsek. Jest latarnia morska, gąska. Może się nam uda podejść bliżej. Jak sądzisz? Taką nadzieję. Nie po to tu 7,5 km. No. Jakie wrażenia w gąskach? Znakomite. Są tu świeci, latarnia jest tak jak miała być. No. Że wszystko pasuje. Dobrze, dobrze. Piękna pogoda cały czas. Oj. Dobra, idziemy bliżej. U podnóża latarni. Powoli kończymy naszą dzisiejszą wycieczkę, spacer do gąsek i z powrotem. Teraz już tylko marzymy o przekąsce, obiedzie, jakimś grzanym winie, może piwie.
I już, słońce już zaszło. Jesteśmy z powrotem w Ustroniu i zaraz wychodzimy na górę z plaży. Także może coś jeszcze jutro się nagra, ale generalnie do zobaczenia. Punkcie widokowym. No i już gonimy, bo już Dianę goni do knajpy. Tak, Diana? No, tak.